Dziś jest taki emocjonujący temat i ja bym chciała się za bardzo tu nie podkręcić tym tematem i postaram się tak to zrobić, żebyście jak najwięcej z tego zyskali, ale chodzi o to, że trafiłam na Facebooku na filmik dotyczący gotowości do odpieluchowania. To był filmik nakręcony przez doradcę rodzicielskiego. I mam bardzo duży problem z treściami, które w tym filmiku są. Ten filmik mnie zachęcił i zainspirował do tego, żeby trochę powiedzieć o tym, o tej gotowości do odpieluchowania i też o faktach i mitach, które się z tym odpieluchowaniem łączą. A myślę o tym dlatego, że jeżeli posłuchacie sobie tamtego filmiku i traficie na przykład na mój webinar dotyczący odpieluchowania, albo posłuchacie sobie tamtego filmiku, i posłuchajcie tego, co ja teraz mówię, to będziecie mieli poczucie, że nic nie wiecie, że to są kompletnie jakby, że jesteśmy z jakichś innych światów, z innych krańców galaktyki, że mówimy o kompletnie innych rzeczach. I ja chciałabym wam wyjaśnić, chciałabym wam pokazać, jakie jest moje podejście do odpieluchowania i co się aktualnie, biorąc pod uwagę wiedzę o rozwoju dziecka, zarówno psychologicznym, psychicznym, emocjonalnym, jak i o rozwoju fizycznym, również od strony fizjoterapeutów, jak się aktualnie patrzy na odpieluchowanie. No. I to jest tak. Pierwszym podstawowym mitem dotyczącym odpieluchowania, z którym ja się spotykam, jest takie stwierdzenie, że jeżeli ty nie odpieluchujesz dziecka, jeżeli ty jako rodzic nie podejmiesz decyzji za dziecko, to twoje dziecko się nigdy samo nie odpieluchuje. Że się nigdy nie doczekasz momentu, w którym twoje dziecko podejmie decyzję pod tytułem ja już nie chcę nosić pieluchy. To jest, kochani, wielki mit. To jest ogromny mit. I teraz ja specjalnie swego czasu założyłam na swojej grupie na Facebooku taki wątek, czy wasze dzieci odpieluchowały się same, a jeśli tak, to w jakim wieku? I w tym wątku jest kilkadziesiąt, a może już nawet ponad 100 odpowiedzi, tak, moje dziecko samo się odpieluchowało. Dzieci są w stanie same się odpieluchować. I to się dzieje między 15 a miesiącem życia, a 3 czy 3,5 lata. Naprawdę dzieci się same odpieluchowują. Tylko bardzo często jest tak, że my jako rodzice nie bardzo chcemy tak długo czekać, bo na przykład słyszymy właśnie głosy z zewnątrz pod tytułem Matko Boska, moje dzieci to jak miały rok, to już same chodziły, siku, kupę wołały, w nocy się budziły, same wstawały, siadały, a wy to coś robicie nie tak. Tak? Czyli bardzo często jest tak, że rodzice, słysząc takie głosy z zewnątrz, jak to kiedyś wszystkie dzieci same się odpieluchowały, jak to kiedyś wszystkie roczne dzieci ogarniały tematy toaletowe, czują presję i nie czekają na gotowość dziecka do odpieluchowania, w ogóle nie czekają na odpieluchowanie dziecka, tak? Tylko wprowadzają to odpieluchowanie sami. I teraz, żeby nie było wątpliwości, nie ma nic złego w tym, żeby, jeśli dziecko jest do tego gotowe, odpieluchować dziecka. Ale nie jest prawdą, że dzieci się nie odpieluchowują same. Naprawdę. Tak samo jak nie jest prawdą, że dziecko się samo nie odstawi od piersi. Bo też takie głosy często nadal się słyszy, że jeżeli ty nie odstawisz dziecko od piersi, to ono samo nigdy nie zrezygnuje. No zrezygnuje, naprawdę zrezygnuje. Dzieci się odstawiają samo od piersi. To, że to się dzieje często później, niż mama by chciała, tak? I dlatego mama podejmuje decyzję, tak, ja chcę już odstawić od piersi, nie chcę czekać na takie samo istne odstawienie się, no to jest inna sprawa, ale naprawdę dzieci same się odpieluchowują. I teraz jak ja słyszę w filmie, że ktoś mówi, że a ja znam sześciolatki i ośmiolatki, które nadal robią kupę w majtki i to się nigdy nie zdarza, żeby dziecko samo postanowiło, że już nie chce mieć pieluchy, to ja mam dwie myśli. Po pierwsze, chciałabym taką osobę odesłać na ten swój wątek na mojej grupie na Facebooku i chciałabym, żeby przeczytała ten wątek i zobaczyła, jak dużo dzieci w jak różnorodnym wieku samo zdecydowało z dnia na dzień pod tytułem nie chcę mieć pieluchy, wywaliło tą pieluchę, założyło majtki na pupę i na tym polegało odpieluchowanie. A po drugie, chciałabym tej osobie powiedzieć, pokazać, że my nie możemy
na podstawie jakichś jednostkowych sytuacji, że okej, spotkałam, na przykład pracuję od 30 lat z dziećmi, spotkałam raz dziecko, które miało 8 lat i nadal załatwiało się do majtek. Słuchajcie, to na pewno nie było dziecko zdrowe. To mogło być dziecko z jakimiś problemami zdrowotnymi, to mogło być dziecko, które miało jakieś problemy emocjonalne, ale nie możemy na podstawie jednego przypadku wnioskować o wszystkich dzieciach na świecie. I nie możemy na podstawie tego, że komuś się kiedyś zdarzyło 8-letnie dziecko, które załatwiało się do majtek, my nie możemy na tej podstawie mówić wszystkim rodzicom, że ty jesteś złym rodzicem, bo ty nie odpiluchowałeś swojego dziecka, jak ono miało 1,5 roku albo rok i teraz ono ma 2 lata i w ogóle to już jest za późno, zapomnij, drzwi się zamknęły, będzie chodziło z pieluchą do matury. No błagam was, po prostu was proszę, tak? Nie jest to absolutnie prawdą. Dzieci się same odpielochowują, tak jak same dojrzewają do bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy. Ok? To jest pierwsza rzecz. Po drugie, chciałabym tutaj się odnieść do wiedzy, którą mamy od fizjoterapeutów, zwłaszcza od fizjoterapeutek kobiecych, tak zwanych uroginekologicznych. I teraz bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żeby sobie na ten temat poczytać, bo nadal to nie jest jakaś wiedza specjalnie częsta, choć coraz więcej tym osób się tym zajmuje. Jest na przykład na Facebooku bardzo fajny profil PhysioLady. To jest fizjoterapeutka właśnie od spraw kobiecych. I warto sobie poczytać na temat tego, jak funkcjonują mięśnie dna miednicy. Ja bym chciała powiedzieć, że my jako, ja powiem my w kontekście nas rodziców, zwłaszcza kobiet, urodzone w latach 70., 80. XX wieku, czyli te z nas, które mają tam po 20 parę, 30 parę lat i byłyśmy odpiłkowywane starodawnymi metodami właśnie z czasów lat 70., 80., to warto sobie porozmawiać teraz z takimi fizjoterapeutkami, z jakimi problemami związanymi z robieniem siusiu i kupy trafiają do nich dorosłe kobiety. Z jakimi problemami trafiają do nich kobiety po porodzie, po ciąży, po porodzie. I jak często się okazuje, że fizjoterapeutka musi uczyć 30-letnią osobę, jak się prawidłowo robi siusiu i jak się robi prawidłową kupę. I teraz o co chodzi? Wysadzanie dziecka tak, żeby ono siedziało na tym nocniku, siedziało, aż coś tam zrobi. Albo wysadzanie o stałych porach. Wsikiwanie się na zapas to jest prosta droga do nietrzymania moczu, do parcia naglącego i do różnych takich niefajnych sytuacji, które z nami zostają na całe życie. I teraz ja wiem, że to może brzmieć dla was jak jakiś taki totalny kosmos, nie? Że jak ja mówię, że nie powinno się wysikiwać na zapas, to wszyscy robią tak, ale jak to? Przecież ja całe życie się, wiecie, że muszę gdzieś wyjść, więc idę zrobić siku, no bo będę musiała gdzieś wyjść, tak? Nie dlatego, że mi się po prostu chce siku, tylko tak na zapas. No i chciałam powiedzieć, że robienie siusiu na zapas jest bardzo kiepskim pomysłem z punktu widzenia naszych mięśni na miednicy. Teraz jak sobie najłatwiej to wyobrazić? Jak mnie to wytłumaczyły bardzo fajnie fizjoterapeutki? Jak sobie wyobrazicie, że jest taka miseczka i ta miseczka to są mięśnie dna miednicy, to żeby zrobić prawidłowo siusiu albo kupę, wystarczy rozluźnić zwieracze, czyli jakby właśnie się rozluźnić i tam wszystko, co jest, to sobie tam wypływa albo wylatuje, czy to jest siusiu, czy to jest kupa. Natomiast jeżeli my robimy coś na zapas albo w określonych porach, bo tak jesteśmy nauczeni, to my musimy skorzystać z parcia, czyli musimy napiąć tak wysiłkowo mięśnie brzucha. Jeżeli my tworzymy w naszym brzuchu parcie, czyli robimy tam taki balonik z powietrza, taki ucisk i ten balonik z powietrza obciąża tą naszą miseczkę. Jeżeli to się dzieje przez 30 lat, kilka razy dziennie, codziennie, to my sobie stopniowo obniżamy tą miseczkę tak po troszku i po troszku i po troszku i po troszku i sprawiamy, że ona jest coraz cięższa i coraz niżej, czyli nieprawidłowe korzystanie z toalety, czyli wysiłkowe, czyli związane z parciem, dlatego że na zapas, dlatego że zawsze w jakiejś, nie wiem, powstaniu, zawsze w jakichś określonych porach, powoduje niestety stopniowe obniżanie mięśni na miednicy, a w przyszłości powoduje problemy z nietrzymaniem moczu, obniżaniem się narządów rodnych, obniżaniem się pęcherza itd., itd. To nie jest, uwierzcie mi, coś, czego, co chciałybyście, żeby wasze dzieci, zwłaszcza dziewczynki, miały w przyszłości.
Powinno się robić siusiu i kupę, zarówno dzieci, jak i dorośli, wtedy, kiedy czujemy, że pęcherz jest wypełniony albo odbytnica jest wypełniona, a nie na zapas albo nie o określonej godzinowo porze. Okay? I teraz odpieluchowywaniu. Nie chodzi o to, żeby wysadzać dziecko o określonych porach, żeby ono się o określonych porach siedziało, aż się tam załatwi. Tylko chodzi o to, żeby dziecko czuło, aha, chce mi się siusiu, siadam, robię siusiu, idę. O to chodzi w odpieluchowaniu. A nie o to, żeby dziecko o określonych porach tak jakby wytresowane siadało i robiło, czy mu się chce, czy mu się nie chce. Na czym polega problem? Słuchajcie, część dzieci będzie chciało z wami współpracować. Zuzanna pyta, czy to dotyczy chłopców. Tak, to dotyczy też chłopców. U dziewczynek ma to większe znaczenie, natomiast u chłopców i u dorosłych mężczyzn mięśnie na miednicy również mają znaczenie ze względu na zdrowie prostaty. Czyli mężczyźni, którzy mają słabe mięśnie dla miednicy, ponieważ prą, ponieważ mają często zaparcia i mają problemy z obniżonymi mięśniami dla miednicy, bo też je mają, tak? Mają później problemy z przyrostem prostaty. Więc ma to znaczenie również dla mężczyzn i również dla chłopców. Na czym polega problem? Są dzieci, które będą chciały z wami współpracować. Są dzieci, którym sikanie do nocnika, wylewanie nocnika, mycie rączek, spuszczanie papieru będzie się podobać. I teraz, jeżeli traficie na takie dziecko, to wasze dziecko będzie chodziło co 5 minut, siadało na nocniku i parciem wypierało 3-4 krople moczu po to, żeby ono się tam pojawiło. I to znowu jest bardzo kiepski nawyk ze względu właśnie na przyszłość, czyli parcie, wysiłkowe oddawanie moczu, wysikiwanie po trochu tylko, żeby się zadziało, żeby się w tym nocniku pojawiło, znowu długofalowo będzie prowadziło niestety do bardzo kiepskich konsekwencji. Okay? Czyli nie chodzi nam o to, żeby dzieci robiły siusiu o określonych porach, nie chodzi nam o to, żeby dzieci robiły siusiu, bo minęła jakaś godzina, albo bo coś takiego się dzieje, wiecie, godzinowo, tak? To nie o to chodzi, żeby dziecko wytresować, że usiądzie na nocniku i zrobi siku. To chodzi o to, żeby dziecku pokazać, że my jako dorośli umówiliśmy się, że robi się siusiu i kupę do toalety, okej? Czyli o tej współpracy. Kolejna, i teraz wrócę do tego, co powiedziałam. Kolejnym mitem, którym usłyszałam, a który absolutnie nie jest zgodny z prawdą, jest to, że należy zdjąć pieluchy całkowicie. Czyli jeżeli dziecko odpieluchowujemy, to ściągamy mu pieluchę na dzień i na noc. Nie jest to, słuchajcie, prawda u wszystkich dzieci. Dlatego, że moczenie nocne, czyli siusianie w nocy, jest normą w Polsce do 5 roku życia. Do 5 roku życia jeszcze żaden lekarz, urolog czy nefrolog nie diagnozuje dziecka w kierunku jakichś zaburzeń, które miałyby powodować moczenie nocne. Czyli sikanie w nocy jest normą do 5 roku życia. Może się więc zdarzyć, że wasze dziecko w wieku 2 lat będzie odpieluchowane w dzień, dlatego że to podlega świadomej kontroli. Dziecko ma kontrolę nad swoim pęcherzem w ciągu dnia, a w nocy do 5 roku życia będzie się załatwiało do pieluchy. I teraz ściągnięcie takiemu 2-letniemu dziecku pieluchy całkiem, wywalenie tych pieluch i powiedzenie mu, słuchaj, no to teraz załatwiasz się w dzień do nocnika i w nocy będziemy ciebie budzić albo będziemy cię wysadzać przez sen, może się skończyć dwojako, bo może wasze dziecko będzie w tym małym procencie, który jednocześnie był gotowy na odpieluchowanie dzienne i nocne, ale najprawdopodobniej wasze dziecko będzie albo miało dużo wpadek w nocy i bardzo często będzie się po nocy budziło mokre, albo wy będziecie przez następny na przykład rok wysadzali śpiące dziecko albo budzili dziecko, żeby poszło się załatwić. Przeciętnie według badań odpieluchowanie nocne następuje około 12 miesięcy po odpieluchowaniu dziennym. Czyli jeżeli moje dziecko na przykład na 2 lata się odpieluchowało na dzień, to bardzo prawdopodobne, że do 3 roku życia jeszcze nie będzie gotowe na to, żeby przespać całą noc sucho. I teraz się pojawia pytanie, no dobra, no ale no może to wysadzanie w nocy, takie przez sen, to w ogóle może ma jakiś sens, może to sprawi, że dziecko szybciej załatwi, wiecie, zaczai temat odpieluchowania nocnego. A no nie! I teraz odpieluchowanie nocne nie zależy od tego, czy będziecie dziecko wysadzać przez sen, czy nie. Co więcej, kiedyś mówiło się o tym, żeby wysadzać dzieci przez sen, aktualnie mówi się o tym, żeby dzieci przez sen nie wysadzać, dlatego że wysadzenie dzieci przez sen
paradoksalnie opóźnia odpieluchowanie, gotowość na odpieluchowanie nocne. I teraz dlaczego? Żebyście byli w stanie przespać całą noc i się nie zsikać, to potrzebujecie, żeby jednocześnie zaszły trzy procesy. Po pierwsze, wasz mózg, znaczy wasz organizm musi zacząć produkować odpowiednio dużo takiego hormonu, który się nazywa wazopresyna. To jest hormon zagęszczający mocz, czyli nasz układ hormonalny musi dojrzeć do takiego poziomu, żeby tej wazopresyny było na tyle dużo, żeby dziecko było, żeby ten mocz był na tyle zagęszczony, żeby móc go utrzymać w pęcherzu. Pierwsza rzecz, układ hormonalny musi dojrzeć. Po drugie, musi dojrzeć układ nerwowy, czyli komunikacja mózg-pęcherz. Czyli musi być tak, że dziecko, że mózg dziecka dorasta, dojrzewa do takiej sytuacji, że gdy pęcherz jest pełny, to pęcherz wysyła sygnał do mózgu, o, chce mi się siku, mózg się budzi i idzie się wysiusiać. To jest druga rzecz. A trzeci kawałek związany z gotowością na nocne odpieluchowanie, to jest powiększanie się pęcherza moczowego. I teraz uwaga, uwaga. Czyli pęcherz musi być odpowiednio dużo, tak? No, ten pęcherz musi być na tyle duży, żeby ten mocz po prostu przez całą noc trwającą, nie wiem, 10 dni, 12 godzin się tam po prostu w tym pęcherzu zmieścił. I teraz uwaga, uwaga. Nie wiem, czy wiecie, ale pęcherz moczowy rośnie poprzez delikatne rozciąganie się tego pęcherza, poprzez zbierający się mocz. Czyli nasz pęcherz będzie, pęcherz dziecka rośnie razem z dzieckiem, no bo dziecko całe rośnie, więc pęcherz też rośnie, ale pęcherz powiększa się najbardziej wtedy, kiedy jest wypełniony moczem. I on tak, wiecie, stopniowo, stopniowo, po ułamki milimetrów się rozciąga, rozciąga i się powiększa. Czyli jeżeli dziecko w nocy wysadzasz przed snem, to uniemożliwiasz, żeby ten pęcherz pod wpływem gromadzącego moczu się powiększał. Utrudniasz dziecku odpieluchowanie nocne, jeśli je wysadzasz przez sen, dlatego że nie pozwalasz na to, żeby ten trzeci element gotowości na nocne odpieluchowanie, czyli powiększanie się, zwiększanie się pojemności pęcherza, żeby on zaszedł. Dlatego że jeżeli dziecko ma mało moczu i my mu zdejmiemy w nocy majtki z potenki, to pod wpływem odruchu, takiego ochłodzenia się, dziecko prawdopodobnie się zsiusia, ale jego pęcherz nie będzie miał możliwości, żeby się powiększać. Okay? Kinga bardzo słusznie zobaczyła na Instagramie, skomentowała na Instagramie, że niestety tak samo jak żołądek od obżarstwa. Tak, tak samo jak żołądek się rozciąga pod wpływem pożywienia, tak samo pęcherz moczowy rozciąga się pod wpływem gromadzenia się tam moczu. Okay? Czyli rada pod tytułem zdejmij dziecku pieluchę w dzień i w nocy i wysadzaj dziecko przed snem jest niestety radą, która pomijam, że powoduje niewyspanie rodziców, którzy polują na siusiu, ale tak naprawdę jest poradą, która opóźnia odpieluchowanie nocne. Niestety. I teraz trzecia rzecz, którą bym chciała powiedzieć, to jest porównywanie odpieluchowania, porównywanie odpieluchowania i takiego, takiej presji rodzica na siedzenie na nocniku do zapinania dziecka w foteliku samochodowym. Dlatego, że w tym filmie, który oglądałam, pojawiła się taka sugestia, żeby sadzać dziecko na nocniku, a jeżeli ono płacze, to znaczy, że dziecko się boi i trzeba je pocieszyć, przytulić, ale przytrzymać na tym nocniku. No bo przecież, jeżeli wsadzasz dziecko do fotelika samochodowego i musisz je zapiąć w foteliku samochodowym pasami, no to ono też często płacze i się wyrywa, no i przecież to robimy, no bo trudno, tak? Musimy to zrobić. No. To jest bardzo demagogiczny argument, dlatego że fotelik samochodowy to jednak jest kwestia bezpieczeństwa, a odpieluchowanie dziecka 9, 10 czy 12 miesięcznego nie jest absolutnie związane z bezpieczeństwem. I porównywanie bezpieczeństwa w foteliku samochodowym do sytuacji, w której my się trzymamy siłą dziecko na nocniku, to są dla mnie w ogóle porównania z kosmosu. Ja sobie nie bardzo wyobrażam, w jaki sposób miałabym utrzymać, nie wiem, roczne, półtora roczne, dwuletnie dziecko na nocniku siłą. Nie wiem też, co miałoby takie zachowanie dać. To znaczy, jakie skojarzenia z nocnikiem będzie miało dziecko, które jest na tym nocniku przetrzymywane siłą fizyczną. No myślę, że chyba nie takie, o które nam do końca
Chodzi. Myślę, że w większości z nas chodzi o to, żeby to odpilukowanie zadziało się możliwie z jak najmniejszym stresem, żeby to odpilukowanie się zadziało po prostu w taki sposób, że okej, robienie siusiu i kupy jest czymś pozytywnym, jest normalne, jest fizjologią, że teraz po prostu zmieniamy miejsce, w którym się to robi, ale zasady zostają takie same. Ja niestety, jako psycholożka, znam wiele przypadków, w których zbyt duża presja związana z odpilukowaniem dziecka niestety kończyła się zaparciami nawykowymi. Dlatego, że dziecko tak bardzo zniechęcało się nie tylko do nocnika czy toalety, ale w ogóle do swoich własnych wydzielin i do w ogóle czynności robienia siusiu czy kupy, że postanowiło wstrzymywać. I pewnie będziemy o tym w czwartek rozmawiać na Facebook Live o odpilukowaniu, ale chcę Wam powiedzieć, że bardzo ważne w odpilukowaniu jest robienie wszystkiego, żeby nasze dziecko, robienie wszystkiego, żeby to się nie zakończyło zaparciami nawykowymi. Czyli lepiej naprawdę, uwierzcie, lepiej jest odpilukować dziecko później i dłużej zmieniać pieluchy. I nakładać dziecku pampersa na czas kupy, jeżeli ono potrzebuje sobie zrobić tą kupę w pampersa przez jakiś czas, niż później borykać się przez kilkanaście miesięcy z zaparciami nawykowymi. Dlatego, że leczenie zaparć nawykowych to nie jest kwestia tego, że to potrwa 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące i będzie po wszystkim. Leczenie zaparć nawykowych spowodowanych dużą presją wokół odpieluchowania może potrwać czasami rok, półtora, 2 lata. I jeśli są tu rodzice, którzy przeżyli kiedyś zaparcia nawykowe i z tego wychodzą albo wyszli, albo macie takich rodziców gdzieś w otoczeniu, to porozmawiajcie z nimi i wszyscy jak jeden mąż i jedna żona wam powiedzą: słuchaj, lepiej naprawdę jest dłużej dziecku zmieniać pieluchy, niż wejść z dzieckiem w zaparcia nawykowe i później z tego powoli wychodzić. Bo to jest naprawdę dużo, dużo trudniejsze. I ostatnia rzecz, którą chciałam jeszcze dzisiaj powiedzieć, przed tym zakończeniem, to jest właśnie taka związana, co Justyna właśnie o to pyta. Co z dziećmi, które zbliżają się do jakiejś magicznej granicy, o której słyszeliście, nie wiem, 2,5, 3, 3,5 i nic się dalej nie dzieje? Nie dajcie sobie wmówić, że to jest wina rodzica. Ja wiem, że najłatwiej jest obciążyć się rodziców i naprawdę ja mam duży problem ze słuchaniem i czytaniem materiałów, w których mówi się, że to rodzice są winni, to rodzice coś zaniedbali, to rodzice popełnili błędy wychowawcze, to jest przez waszą niekonsekwencję, to jest przez coś tam, przez coś tam. Ja naprawdę mam bardzo duży problem z obwinianiem rodziców, dlatego że wierzę w to, że rodzice robią wszystko, co w danej chwili wiedzą i potrafią i mają wsparcie i robią dla swojego dziecka tak dobrze, jakby chcieli. I teraz mam poczucie, że duże problemy z odpiluchowaniem bardzo często są po prostu związane z jakimiś trudnościami dziecka. Czasami to są trudności, na przykład z dojrzewaniem układu nerwowego, czyli dziecko na przykład trochę dłużej, w ogóle trochę później rozwijało się na przykład w kwestiach ruchowych w pierwszym, drugim roku życia. Czasami to jest związane ze słabymi mięśniami brzucha. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym w tułowiu może być dzieckiem, które odpiłkowuje się później, ponieważ słabiej będzie czuło poprzez mięśnie brzucha, będzie miało gorszy kontakt ze swoim pęcherzem, ze swoim jelitem, czyli później będzie czuł, że chce mu się siusiu, czy chce mu się kupę. Często problemy z odpilukowaniem są związane albo z infekcją układu moczowego, czyli z zakażeniem układu moczowego, który może mieć charakter przewlekły. Dziecko przeszło zakażenie układu moczowego na przykład bezobjawowo, to znaczy w takim znaczeniu bez gorączki. I my nawet nie wiemy, że nasze dziecko od miesiąca na przykład ma zakażenie układu moczowego. Zdarzają się problemy z odpilukowaniem, które wynikają z zaparć. Czyli najpierw trzeba rozwiązać, zobaczcie, w takiej sytuacji, najpierw trzeba rozwiązać ten problem medyczny i trzeba popatrzeć, czy nie ma medycznych, od strony pediatry, od strony fizjoterapeuty, kłopotów z napięciem mięśniowym, ze zdrowiem dziecka, a potem dopiero się zastanawiać nad konsultacją psychologiczną. Pamiętajmy, że dziecko, u którego
domu, w którego domu są różnego rodzaju zmiany. Pojawiło się młodsze rodzeństwo, jest jakaś napięta sytuacja w rodzinie, jakieś rozstanie, jakieś zmiany. Takie dziecko może naturalnie nam się odpilkować po prostu nieco później. Dlatego, że takie dziecko jest w tym momencie rozwojowo nastawione na szukanie nowych strategii i radzenie sobie z nową sytuacją życiową, a nie na koncentrowanie się aktualnie nad kwestiami związanymi z odpilkowaniem. Okay? Czyli jeżeli mamy dziecko, które ma, nie wiem, 3, 3,5, 4 lata i coś cały czas z tym odpilkowaniem nie gra, to zaczynajmy od diagnozy medycznej i fizjoterapeutycznej. Okay? Tu jest jeszcze fajne pytanie od Marty. Dobrze, że Marto, że o to zapytałaś. Co z naturalną higieną niemowląt? Słuchajcie, jest coś takiego jak naturalna higiena niemowląt, tak zwane wychowanie bezpieluchowe. To jest taka koncepcja, która zakłada, że od początku albo prawie od początku nie używamy u dziecka pieluszek, ani jednorazowych, ani wielorazowych, tylko wyłapujemy naturalne sygnały, które wysyła nam dziecko, że chce mu się zrobić siusiu, chce mu się zrobić kupę i adekwatnie na to reagujemy. I to jest zupełnie co innego niż odpilukowanie. To są dwie zupełnie inne sytuacje. Jeżeli ja mówię o odpilukowaniu, to mam na myśli dziecko, które było od urodzenia pieluchowane, pieluchy jednorazowe lub wielorazowe i chodzi o to, że będziemy, że jest to proces nauki załatwiania się na nocniku albo na toalecie. Tak, to jest odpilukowanie. Natomiast naturalna higiena niemowląt jak najbardziej funkcjonuje. I teraz, jeśli chodzi o naturalną higienę niemowląt, czy to wychowanie bezpieluchowe, ono jest na przykład łatwiejsze u takich dzieci, które regularnie się załatwiają. Czyli zobaczcie, żebyśmy nie poszli w taką skrajność. Chodzi mi o to, że jeżeli mamy dziecko, które codziennie rano, jak wstanie, to robi kupę, to nie jest problemem absolutnie żadnym to, że dziecko się obudziło rano, zaczyna, my widzimy, że ono sygnalizuje, że za chwilę będzie robiło kupę, nie jest problemem, żeby zdjąć mu piżamkę, zdjąć mu pieluszkę, posadzić, żeby ono tą kupkę zrobiło na nocnik, tak? W przypadku młodszych dzieci, w naturalnej higienie niemowląt, nie sadza się dzieci, tylko się je podtrzymuje z podwiniętą miednicą, wtedy, kiedy one wysyłają sygnały. Czyli nie jest tutaj problemem, jeżeli wasze dziecko jest takie regularne, jeśli chodzi o te funkcje biologiczne, czy jest regularne też, jeśli chodzi o wypróżnianie się i wy po prostu wykorzystujecie, czytacie sygnały waszego dziecka i wtedy proponujecie mu, żeby się załatwiło do toalety, do nocnika zamiast do pieluchy. To nie jest problemem, tak? To jest zupełnie inna sytuacja niż taka, że my że nasze dziecko po prostu robi czasami kupę tak, a czasami rano, a czasami po południu, a czasami co drugi dzień, a coś tam, a my próbujemy na siłę wyrobić nawyk, że zawsze, za każdym razem rano musi być kupa, a potem dziecko jeszcze za to jest na przykład nagradzane. I wtedy takie dziecko, czy mu się chce, czy mu się nie chce, to faktycznie będzie tam się działo, będzie napinało mięśnie brzucha, będzie próbowało coś wycisnąć, jeśli będzie chciał z nami współpracować, a o to nam nie chodzi. Nie chodzi nam o to. Czyli jeżeli wy odczytujecie sygnały waszego dziecka i na nie reagujecie, to jest zupełnie inna sytuacja i to jest właśnie bliższe tej naturalnej higienie niemowląt, czy też wychowaniu bezpieluchowemu, niż ta sytuacja, w której po prostu dziecko nie daje takich czytelnych sygnałów do końca. Ja nie mówię o naturalnej higienie niemowląt zbyt dużo, bo po pierwsze nie za specjalnie się na tym znam. Po drugie, jak się czyta opracowania naukowe i artykuły, ja się przygotowuję z opracowań naukowych z artykułów, a nie z wiedzy z lat 80., jak nasze mamy nas odpilkowywały, bo niestety wiemy, jakie są negatywne konsekwencje takiego odpilkowania, więc w tych artykułach i tych książkach, tych publikacjach, z których ja się uczę, jest wyraźnie napisane, że tak, jest coś takiego jak naturalna higiena niemowląt, ale ponieważ jest to stosunkowo rzadkie, to już nie ma jakichś specjalnych badań ani opracowań na ten temat, tak? I nawet tak naukowcy piszą, że jakoś jest to, kurczę, mało zbadany temat. No i trzecia rzecz, jeśli chodzi o tą naturalną higienę niemowląt, to ona jest trudna u wymagających dzieci, bo wymagające dzieci, jeżeli patrzymy na temat wymagające dzieci pod kątem psychologicznym, jestem psycholożką, i patrzymy na jakby definicję, to w definicji tego temperamentu jest nieregularność funkcji biologicznych.
Czyli jednak większość wymagających dzieci jest dosyć nieregularna, jeśli chodzi o sen, jedzenie i wypróżnianie. I to od początku. I dlatego stosunkowo mało rodziców wymagających dzieci stosuje naturalną higienę niemowląt. Po prostu u tych dzieci te wypróżniania nie są takie super regularne. Czasami trudno jest złapać rytm i przewidzieć. Po drugie, większość wymagających dzieci ma coś takiego, że dosyć późno sygnalizują różne swoje potrzeby fizjologiczne. I to dotyczy zarówno głodu, jak i pragnienia, jak i potrzeby odpoczynku snu, jak i potrzeb związanych z fizjologią. Jeśli macie wymagające dziecko i na przykład obserwowaliście je od pierwszych godzin i od pierwszych dni po porodzie, jeszcze bardzo często w szpitalu położniczym, to wielu rodziców opowiada i mówi, że to absolutnie trwa do dzisiaj, tylko po prostu zmieniła się kwestia pokarmu. Wielu rodziców o tym opowiada, że ich dziecko praktycznie nie pokazywało pierwszych oznak głodu, takich bardzo subtelnych. Noworodek, który jest głodny, a który ma przeciętnie wymagający temperament, to robi coś takiego, że jak jest głodny, najpierw otwiera oczy, potem się rozgląda, potem mlaska, oblizuje i tak. Potem otwiera buzię i szuka, co mu tam wejdzie pod buzię, na przykład kocyk albo własna rączka albo coś. Potem zaczyna to coś ssać, potem zaczyna stękać, a potem dopiero płacze. I płacze już jest późną oznaką głodu i jakby takim dowodem na to, że dziecko jest bardzo głodne i to już jakby przegapiliśmy wczesne oznaki głodu. Problem w wymagających dzieciach polega na tym, że one wczesne oznaki głodu, wczesne oznaki parcia na pęcherz, wczesne oznaki chęci zrobienia kupy, wczesne oznaki bycia sennym, zmęczonym pokazują dosyć niewyraźnie i przez bardzo krótki czas. One szybko wskakują na wysokie C. One otwierają oczy, chwilę się rozglądają i już płaczą z głodu wielkiego, jakby nie jadły od 7 godzin. I to dotyczy zarówno noworodków, jak i starszych hajnidów. Dlatego u takich dzieci ta naturalna higiena niemowląt po prostu może być trudniejsza. To nie jest jakby wasza wina, że wy macie jakiś problem z odczytywaniem swojego dziecka, bo jesteście niekompetentnymi rodzicami, że nie widzicie, kiedy 10-miesięcznia chce zrobić kupę, tak? Możecie tego nie widzieć, jeśli macie takie dziecko, które w bardzo subtelny sposób to pokazuje. No, to się wygadałam. Słuchajcie, będzie powtórka, więc będziecie mogli sobie oglądać. Martyna pyta, skąd wiadomo, że maluch jest gotowy na korzystanie z nocnika? Słuchajcie, na blogu jest taki wpis. Jest wpis na blogu, odpiluchowanie, kiedy zacząć, czyli jak sobie wpiszecie odpiluchowanie wymagające.pl, to Wam w Google wyskoczy o oznakach gotowości na odpiluchowanie. Tych oznak jest kilka różnych. Są oznaki ze strony fizjologicznej, ze strony emocjonalnej, ze strony właśnie takiej związanej z gotowością psychiczną i fizyczną, bo musi dziecko fizycznie dojrzeć, a też musi emocjonalnie do tego dojrzeć. Więc zapraszam, żeby sobie poszukać tego artykułu i sobie go poczytać. Jego też za chwilę wrzucę w komentarz. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę mitów rozwiałam, trochę wam otworzyłam, trochę zdjęłam z was taką presję, że to wy jesteście jacyś tam i bo na przykład wam się nie udaje. Pa! Dobrej nocy.